will die, mortal! Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak, ze mną jest My Son Jakes. Siema, siema. Słuchajcie, dzisiaj przedstawimy wam edycję kolekcjonerską Mortal Kombat 11 Ultimate. Co to jest za wersja, co to jest za gra, zaraz o tym wszystko powiemy. Chciałem wam pokazać wcześniej edycję Mortal Kombat 11, nie Ultimate, ale 11, gdzie dali nam fajnego steel case'a, dali nam głowę przede wszystkim Skorpiona. No niestety pytacie się nas, czy głowę można założyć. Nie, nie można, szkoda, bo to jest głowa 1:1. Fajnie jakby można było ją odłączyć z podstawki, założyć na głowę jak hełm Fallouta, czy chociażby Duma. No niestety się nie da, ale słuchajcie, nie o tym mowa. Mowa o tym, że wiecie co Warner Bros. Na jaki pomysł padł? Takowy, żeby zrobić identyczną kolekcjonerkę, tylko jak był Skorpion, to musiał być zagranie już wcześniejsze, słuchajcie. To musiało być zagranie wcześniejsze, bo fajnie rozkminili. Więc dali głowę Sub-Zero, więc równowaga, słuchajcie, jak Yin-Yang na pasie Goro. No, znak równowagi, słuchajcie, wszystko szkoda, musi... Szkoda, że to sama maska nie ma tego głowy. Zgadza się, ale to też daje klimaciku, bo to jest taki, wiesz, czeń tam, wiesz, i tak dalej. Nie widać niby. Tak więc dali, słuchajcie, takich samych wymiarów kolekcjonerkę Mortal Kombat w edycji właśnie Sub-Zero. Tą kolekcjonerkę Skorpiona, jeżeli nikt jeszcze z was nie widział, to zapraszam. Pod koniec filmu będzie link do tego. A my teraz przejdziemy do edycji kolekcjonerskiej właśnie Sub-Zero. Słuchajcie, no na wymiary taka sama, tylko dochodzi nam Ultimate Edition. Ultimate Edition to jest tak jak kiedyś był Mortal Kombat 3, później wyszedł Mortal Kombat 3 Ultimate, dokładnie Ultimate Mortal Kombat 3. Co dodatkowego zawierał? Dodatkowe postacie, areny, pole ulepszenia pod względem właśnie tam zbalansowania gry. I tak jest też i w tym wykonaniu, tylko że mamy XXI wiek. Troszkę w innej formie nam to zaczęli sprzedawać, bo zaczęli to na season passy sprzedawać. I tak dalej, tam pak pierwszy, pak drugi dochodził. No a tutaj mamy wszystko zbiorcze Ultimate jako ostateczna edycja, chociaż ostateczną edycją już na pewno nie jest, bo wyszły kolejne kostiumy, które nawiązują do filmu, filmu, słuchajcie, Mortal Kombat, The Movie, Raiden, Sonia oraz Michael Jackson. Dobry jesteś, dawaj żółwia za Michaela. Nie, to nie był Michael Jackson, to był, słuchajcie, Johnny Cage w swoim koszuli, tak, z lat 90. i te jego buciki, to wszystko, no, wszystkie te skiny jak nawiązujące do Mortal Kombat filmu. Tak więc, no widzicie, może kiedyś wyjdzie, nie wiem, ostateczna Ultimate Edition, nie wiem jak to mogliby nazwać. Wydaje mi się, że to już po prostu jest fizyczna, to już będzie ostateczna, właśnie z tą fizycznością i tak dalej, to też do tego dojdziemy. Słuchajcie, na froncie czarne zarysy Sub-Zero, prawda? Mortal Kombat 11 Ultimate Collector's Edition. Na PlayStation 5. Na PlayStation 5, chociaż tu zrobiłem błąd, bo powinienem tą kolekcjonerkę kupić na PlayStation 4. Dlaczego? Zobaczcie, tutaj mam. Do tego też dojdziemy. Collector's Edition, czarne, słuchajcie, pudło i jest tutaj napisane, że zawiera Mortal Kombat 11 plus Combat Pack 1 właśnie, Aftermatch Expansion. W tym Aftermatch to też było rozszerzenie fabuły z tej podstawki z 11, więc tutaj mamy kontynuację, między innymi... Druga kontynuacja tej 11, prawda? I tam już dochodzi, słuchajcie, Shang Tsung. Fajnie jest to fabularnie opowiedziane, ale o tym, no, zachęcam do zagrania w grę, no bo nie będziemy się tu koncentrować na fabule, ale jest Shang Tsung, jest, słuchajcie, grany tego, z tego samego aktora, dubbing brany, co z filmu Mortal Kombat, nawet zarysy, no i też występuje tu w postaci czarnoksiężnika, tego po prostu starca, prawda? A czym Shang Tsung starszy, tym większy, tym bardziej potężniejszy, ma więcej dusz w sobie. Tak więc tak to się prezentuje. Słuchajcie, po boku logotyp, no i z tyłu wizualizacja, całej zawartości, no i przede wszystkim nowe postacie, jak Arnold Schwarzenegger w
postaci Terminatora, Sylvester Stallone w postaci, słuchajcie, Rambo, no i Milena, słuchajcie, graliśmy Mileną, jest super, super, naprawdę fajnie się kombosem nią będzie ciachało, Rain, spoko. Moim zdaniem Reina zepsuli od momentu, kiedy on się zrobił tam tym książę Eden i tak dalej. No lepiej jak był zwykłym ninją, właśnie. Słuchajcie, no i Robocop też z lat 90. znany, Kuba. Jak ty go nazwałeś? Nie pamiętam. Jakoś śmiesznie go nazwał. Coś jakoś śmiesznie go nazwał po swojemu, na współczesne czasy go jakoś nazwał, a to jest Robocop, tak? Dla nas bardzo znana postać, bohater z lat 90., słuchajcie, super glina, no wtedy w latach 90. No, robił efekt, tak? Później w latach milenijnych on chyba zadebiutował tam gdzieś w 2008 roku, no już tak się nie przyjął, ale Robocopa każdy zna jak właśnie Terminatora, jak Rambo. No i słuchajcie, cała wizualizacja jak najbardziej. No i jest też pokazana strój, Sub-Zero i maska. Dokładnie. Więc mamy grę, mamy strój, mamy, słuchajcie, styl case'a, no i mamy maskę. Też jedna do jednego. To co? Otworzymy, co? Zdejmujemy wkładkę. Sobie wkładeczkę tutaj położymy, żeby się nam... Słuchajcie, no i tutaj już bez tych większych logotypów, na jaką to platformę, prawda, Kubuś? Mortal Kombat. Tak jest. Proszę bardzo, to się tak prezentuje. Mam nadzieję, że mi nic nie wyskoczy. O, chyba już widzicie. Widać grę. Widać grę, słuchajcie. I tak. Jest kibuczek. Bardzo proszę. Mierka. No i dobra. O, omówimy tą. Omówimy, o co chodzi, Kubuś. Tak, możemy. Słuchajcie, no przyszedł na ten czas. Mówiłem, czemu nie warto kupować edycję Mortal Kombat 5 na Mortal Kombat 11 Ultimate na PlayStation 5. Dlaczego? Ja się, nie wiem, mówię, a fajnie mieć już to wszystko na piątce. No nie do końca, bo co się okazuje? Wyszedł też Mortal Kombat Ultimate na PlayStation 4, prawda? Czyli też można go na pro ograć. Ale tutaj, w tej edycji, to jest akurat edycja Limited Edition, ale to wam powiem, czym się różni, ale najważniejsze, jak mamy te dwie gry. To słuchajcie, wersja na PlayStation 4, no tak, wersja na PlayStation 4 jest na dwóch płytach Blu-ray. Z dwiema płytami. I wszystko możemy zainstalować na PlayStation 4, mając wszystko na płycie, co jest bardzo ważne, prawda? Wszystko sobie ściągamy i gramy bezpośrednio z płyty. Ale jakbyśmy chcieli odpalić, jest tutaj napisane PlayStation 5 Upgrade, że jest dostępny. I ten upgrade jest, jeżeli wymaga, jest, można go pobrać, ale wymagana jest właśnie płyta w napędzie właśnie z tej edycji. No i co? No i ta edycja wychodzi na to, że jest o wiele ciekawsza, lepsza dla kolekcjonera chociażby na samej wartości gry, bo tutaj mamy wszystko zawarte na tych dwóch płytach. Słuchajcie, jaka jest opcja z PlayStation 5? No niestety. Mamy jedną płytę. Tutaj mamy jedną płytę. I mamy kod. Dokładnie. Ja już ci mówię, Kuba, na czym polega. Mamy tutaj Mortal Kombat 11 podstawkę, upgrade graficzny, ale... Fabuła drugiej części. Tak naprawdę wszystko, ten cały Ultimate, ten co się składa z Season Passa, z tego wszystkiego, ta dodatkowa cała zawartość, właśnie która dzieli ten Ultimate, jest w formie kodu. I tak naprawdę, no to jest troszkę, jakbyśmy kupili tą grę już z drugiej ręki, no to tracimy. Taki Spider-Man jest kodem. Dokładnie, dokładnie. No tutaj po prostu mamy samą podstawkę, reszta w kodzie, tu mamy wszystko na płycie. I co? No tutaj kupujemy też na PlayStation 5, pomijając to, i musimy odpalić to tylko i wyłącznie na kontrolerach DualSense. Wiadomo, kontrolery są drogie, nie każdy teraz ma dwa kontrolery pod ręką, jak chociażby z czwórki. Tak. A tutaj, słuchajcie, wersja na PlayStation 4 ma darmowy upgrade, instalujemy na PlayStation 5, pobieramy wszystko i słuchajcie, wszystko działa bez tego kodu, który tutaj jest też kod.
do pobrania upgrade'u graficznego. Ale to jest zakręcone. Ale to jest zakręcone. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Jeżeli chcemy mieć edycję kompletną, wszystko na płytach, kupujemy wersję na PlayStation 4, bo tam mamy wszystko na płytach i kod upgrade do PlayStation 5 na kodzie. Taka jest różnica. Ale nie musimy tego nawet pobierać, bo odpalimy grę na PlayStation 5 w trybie zgodnym z PlayStation 4. Wykorzystując w tym momencie też DualShocki 4, więc jest wszystko zajebiście. A jeżeli chcecie czubkę wyższej rozdzielczości, bo tu porównywałem, nawet dla mojego oka zbytnio różnicy nie ma akurat w tym, bo tutaj mamy dynamiczne 4K i tu mamy dynamiczne 4K, tak więc jest to może minimalna różnica, bardziej są wyostrzone te postacie, no to pobieramy to i tutaj pobieramy już całą zawartość i tak samo mamy na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5, ale jak już odpalamy w trybie z PlayStation 5, to kontrolery działają nam tylko DualSense, tak więc tu stanowczo mówimy nie tej edycji, ja ją sobie sprzedam, folii zamienię na Call of Duty i będzie spoko. Nawet jej nie otwieram, ale jak już mówimy, jak już o tym wszystkim jest mowa. Co synku? Dokładnie tak. Co zawiera w takim razie edycja Mortal Kombat Limited Edition? Spoko, w dobrej cenie można to wyrwać. Mamy przede wszystkim zawartość tych dwóch płyt, wszystko na płycie. Jedna płyta, zgadza się, jedna płyta instalacyjna, druga, słuchajcie, gra. I są dwa kody. Jeden do trzech postaci, czyli skórek do postaci. Dokładnie, ale to są mało znaczące skóry, bo one nie wnoszą nic związanego z fabułą Mortal Kombat, więc to są takie, no, Liu Kang w okularach, jakieś tam, no, tego to w ogóle nie ogarniam, bo nawet nie wiem. To jest ten Sub-Zero, co... To jest Noob Saibot. Rozumiem, no ale fajnie, widać, że znasz historię Sub-Zero tak naprawdę. I to jest Scarlet prawdopodobnie. No, w skórze i tak dalej, fajne bajery i rowery. Ale to jest, no tak, to mamy to, mamy kodzik Mortal Kombat Ultimate Upgrade, ale tak naprawdę ściągamy całą grę, to jest 70 GB, całe 70 GB. Na kodu. A jak nie mamy tego kodu, no to spokojnie to... też ogramy to na PlayStation 5 i na PlayStation 4, bo mamy dwie płytki. Superacko. Ale to nie wszystko, kochani, to nie wszystko. Bo jak widzicie, mamy obwolutę super i w tej obwolucie wchodzi jeszcze coś. Dokładnie. Steelbook. Nie do końca Steelbook, bo to jest Steelcase, bo Steelbook odnosi się do jednej z firm, która robi takie akcesorium. Mianowicie, słuchaj, Steelbook od Steelcase'a, wiesz czym się różni, synu? To jest ten metalowy. Tak. Tutaj Steelbook wygląda inaczej. Tak. Ma całą taką blaszkę po całości, no, ten jest łączony. Takie łączone. Zgadza się. No, Steelcase jest troszkę ten. Widzicie, fajny, czarny, cały Steelcase Mortal Kombat 11, ale wiadomo, jak Steelbook ktoś powie, też się nie pomyli, ale to jest tak już pomijając. Z tyłu logotyp MK, fajnie czarne. No, maniak gaming brakuje, tak, ale MK, no to też są moje skróty bardzo. No i słuchajcie, to jest fajne, bo oni to już zastosowali w 11 i to kontynuują. Mamy, co to jest? Logo. Mamy tutaj, panie, akurat na płytę i na jedną płytę, tu mamy, słuchajcie, Mortal Kombat. Na tą płytę akurat wsadzimy, która jest do odpalenia gry potrzebna, a nie instalacji. A tutaj mamy miejsce na logo. Zobaczcie, zrobili to w takiej formie amuletu. Jest to logo, oczywiście Mortal Kombat. Jest to magnes, kochani, który jest o wiele mocniejszym magnesem od tym, co był w 11, bo się fajnie trzyma na tym wszystkim. Można go na lodówce powiesić. No, magnesik jak najbardziej. A jak na lodówce takie... Szkoda trzymać na lodówce, chyba żebyś sobie kupił 10, ale prawdziwe jego zastosowanie jest takie, że można to też oprzeć na jednej z takich masek, bo jest to na wycięciu, widzisz, fajnie się też to prezentuje, ale na Steelcase fajnie się prezentuje, patrzcie, to takie metalowe, srebrne i przykładamy, tylko niestety minus jest taki, że można tego Steelcase'a w ten sposób sobie porysować, bo magnes po prostu będzie ocierał o tą farbę, o ten druk, o tę czerni nałożoną na Steelcase'a, więc trzeba to delikatnie sobie ustawić, no ale to pamiętajmy z tymi rysami, to trzeba to delikatnie robić,
ale w ten sposób jest fajnie wypukły, naprawdę sztosik. No, mega, mega to się prezentuje. O, teraz jest równo. Mortal Kombat, słuchajcie, 11 w fajnym wydaniu. No to jest, no, żeby zastosowanie z tego, żeby go gdzieś położyć, żeby się reprezentował w ten sposób, no bo nie jest to na pewno wygodne, żeby wkładać i wyjmować tylko płytę z napędu do takiego steel case'a, ale fajnie, słuchajcie, to mi się podoba. Przejdźmy teraz, słuchajcie, tak, i to wszystko w kwocie 219 zł można wyrwać, słuchajcie, w sklepie tam z elektroniką bez problemu, więc no polecam, wersja na PlayStation 4 jest najlepsza, bo tu macie wszystko, tu macie wszystko, niestety, no tak. Jedziemy dobra. Dalej, słuchajcie, no i mamy tutaj ten kodzik na Sub-Zero, trzeba wklepać. Na strój Sub-Zero. Dokładnie. Tutaj ataki. O, dokładnie. Fajny strojik. No i słuchajcie, tutaj mamy też blaszkę potwierdzającą. No, blaszka, widzisz, to jest sama blaszka. Blaszka metalowa, ale jest fajnie tutaj zrobiona. Jest tutaj napisane Mortal Kombat 11 Collector's Edition, certyfikacja autentyczności to jest. I moja kolekcjonerka, nasza kolekcjonerka, to jest model 2242 łamany na 5000, słuchajcie. Mało tego jest. No. No, 5000 to nawet... 5000 to więcej osób obejrzy ten unboxing. No cały świat to jest. No, tak mi się wydaje. Jej. Więc no, mocno limitowana jest ta edycja. Super, że udało mi się ją wyrwać, bo jako wielki fan, miłośnik tej serii, no po prostu bym nie mógł przeżyć. Wiadomo, cena, ale w przypadku Mortal Kombat cena nie gra roli. Musi zadebiutować, musi być na półce. Zrozumcie mnie, no. Szczerze chciałbym mieć albo numer 1, albo numer 5000. O, no też bym chciał. Słuchajcie, no i tutaj mamy kolejnego steel case'a. Takiego samego, tylko to będzie miało inny kolor logo. Dokładnie tak. Słuchajcie, tak samo piękne, ładne, czarne logo. Z po boku Mortal Kombat 11 napisane, z tyłu tak samo logotyp. Ale po otworzeniu co mamy? Tam. Dokładnie, słuchajcie. Ale ono jest inaczej zabudowane. Lepiej, że można łatwiej. Sama ta faktura tutaj, która trzyma ten magnes, jest lepiej zrobiona, bo łatwiej to podjąć. Tak. Tam jest tylko z dwóch stron, to można się naszarpać tak za pierwszym razem. No i co mnie zdziwiło, jest to ładne, lakierowane w stylu koloru Sub-Zero, więc koloru niebieskiego. W edycji Limited, jest zobaczcie, jest srebrny, tak więc dla prawdziwych fanów, no to jedno i drugie warto mieć. Słuchajcie, no i tutaj... Albo nawet trzy. Ale zobaczcie, jak to zrobili. Tu pomyśleli... Na dwie płyty. I jest na dwie płyty, ale absurdalnie, bo akurat w tym wypadku jest jedna płyta. Tam powinno być na dwie płyty, bo jest to na dwóch płytach. Tu jest na jednej, na odwrót dali. Ja nie wiem. Oni są zakręceni. W ogóle przebieg tej instalacji, tego upgrade'u, to też trzeba się, kochani, naszukać. To nie jest tak, że włączysz jako w jednym kodzie masz upgrade. Trzeba się naszukać, bo to pojedyncze wszystkie skiny trzeba pobierać. Jak z Call of Duty. Trochę jak z Call of Duty. W szczególności, że Call of Duty fabułę dali, słuchajcie, jako dodatek, który się pobiera na samym końcu. No, absurd. Ale to było absurd. Wracając do Mortal Kombat. Słuchajcie, przegródka na dwie płyty, spoko, no okej. Okay. Wyjmujemy ten medalion. Piękny logo. Tak jest, ale... Zastanawiam się, jak będzie złoto, czy to będzie na taki lakier. O, wow. Matko bosko, cholera, to by mnie nie upadło. O, tak by było gorąco i taki... Taki pocik jak w anime. No super, no jest. Jakby jeszcze magnes odpadł, albo odprysnął lakier. Nie daj Boże, to jest koniec wizji by było. Nie, dobra, wracamy, jesteśmy poważni jak najbardziej. Słuchajcie, no i tak samo tutaj. Musimy leciutko. Aż się sam przykleił. Aj. No niestety, to jest chłopaki, no naraz. To jest chłopaki naraz, ale wygląda to niesamowicie. Zobaczcie, tu macie właśnie... Można zrobić taką kolekcję. Można, bo już mam trzy. Bo jeszcze jest złoty. Jeszcze złoty. Jest złoty i złoty też mogę pokazać do przebitek chociażby. Bo są trzy, nie? Tak. No. Jakbyś chciał wiedzieć, Kuba, jaka jest numer edycji
to tutaj zobacz, ile było. Nie wiem. 11 wyszła w zdecydowanie większej liczbie, bo wyszła 20 tysięcy, a tutaj mamy 5 tysięcy. No różnica jest kolosalna. Mój to 16 054. Ale fajnie teraz te dwie blaszki są. Super, to się prezentuje. No. Kontynuacja. To można sobie tak połączyć. I tutaj Warner Bros. Pokazuje, jak fajnie sprzedać kolejny produkt, zarabiając na tym. Ale jeżeli produkt jest wart, no dla kolekcjonera na jak lody. Najbardziej. Super sprawa, to fajnie się prezentuje. A myślałam, że to takie na lodówkę też. Nie, to nie jest magnesik. Słuchaj, w przypadku 11 to był steelbook taki. Widzisz? Tak. Fajnie. Ale tylko był też ten główny steelbook, bardzo proszę. Taki sam, tylko z logiem złotym można kombo. Dokładnie, już wam to pokazuję. A to prawdziwe złoto? Nie, synku, jak, no co ty, nie, to jest tylko kolor złota. Prawdziwe złoto to by kosztowało, że hej. No tutaj mamy przegródkę, też jest ten medalion. Tutaj ten medalion też się fajnie, tylko patrzcie, tutaj w tych nowych wersjach jest na trzech magnesach, ten jest na dwóch, dlatego on zdecydowanie słabiej się nam trzymał. Tu położymy. Ale jest taki blady. Jest bladszy ten kolor, jest taki stonowany, prawda? Nie świeci się jak Mortal, tylko jak Mortal na maskach. Muszę mieć takich samych kolorach chyba. Ale jest blady taki. Bardzo proszę. No i tak by się prezentowały te trzy steelbooki. Fajna sprawa dla kolekcjonerów. Można sobie gdzieś w gablotce postawić, jeżeli ktoś ma miejsce. Ja zazwyczaj nie mam miejsca, wszystko w pudle ląduje. Dobra, bo gadamy tak o steelbookach, a jeszcze mamy... A przede wszystkim musimy... Masz rację. Właśnie pokazałem... Właśnie pokazałem wam, jak to jest, jeżeli są tylko dwa magnesy, prawda? Leciutko trzeba, tak. No tutaj te magnesy się trzymają, ale dobra, Kubuś, tak jak mówisz, Jakes, dawaj. Szybko maska, bo... Bo to czas leci. No, pół godziny już. No właśnie, matko, cholera, z córką. Dawaj, trzymaj tam, o tak. I kochani, jesteście? Jesteście? Dawaj. I mamy skorpiona. Już widzę. Ma większe te. Takie szczególiki małe. Weźmy skorpiona. Get over here. No, ten Sub-Zero ma więcej szczególików, bo ma tutaj jakieś wiązane. Tak, słuchajcie. Wiązane, tutaj ma taki czerep. Czerep, słuchajcie, dokładnie. Jest inny model maski, więc tutaj widać... Ma takie szczegóły. Takie. Ma szczegóły, ma ten wycięcie na oddech, prawda? Bardziej kratkowate to jest. No po prostu inny styl tak, maski, bo ale więcej jest szczegółowa, to prawda. Całą. Też jest maska jedna do jednego, no tutaj fajnie, że to są zupełnie inne maski, że to nie jest ten sam odlew koloru niebieskiego, tylko po prostu różni się całym ubiorem, chociażby maską i tutaj tymi wiązadłami, prawda, na głowie. Też jest inaczej to zrobione, tutaj skorpion ma na zasadzie, tak, skorpion ma na zasadzie, słuchajcie, kaptura zakładanego. Tutaj jest typowo taka maska jak u ninja z Lin Kuei. No fajnie się to prezentuje, słuchajcie, jeden do jednego, fajnie położyć te dwie głowy obok siebie. Widzicie, tutaj tej kolekcjonerki 20 tysięcy, tej tylko 5 tysięcy, no. Ale, jako fajnie, ale widać tam różnicę. Różnica jest, fajnie mieć dwie głowy, wyrwałem mu kręgosłup. No, ja jestem miłośnikiem tej serii, prawda? Maska Skorpiona, maska Sub-Zero, fajnie się teraz komponują. Jest po prostu uzupełnienie, no fajnie, skubańcy tak w taki sposób poszli, no. I to im się udało. I tutaj ma lekkie kropowate. Jest, tak, no jedna i druga, ale to jest szczegółowa, ogólnie dwie maski fajnie zrobione, jedna do jednego, szkoda, że się nie da założyć na głowę. Też żałuję, ta już trochę, ten już nie pachnie. Ten pachnie nowością. Ten pachnie nowością,
klejem i tego typu. No ale maska super. Piszcie, kochani, w komentarzach, co sądzicie. Którą wolicie? Która wam się podoba, dokładnie. Skorpion, Sub-Zero. Ja jestem miłośnikiem Skorpiona, ale tak samo kocham Sub-Zero, bo nie dałoby się bez jednego i drugiego. Które logo, który kolor według wam się najlepiej podoba? Dokładnie. Który kolor smoka wam się bardziej podoba w tym steelbooku? Srebrny, niebieski, ale już tego nie będę wyjmował. No, na przebitce widzicie. Na dwa magnesy są. Tak więc, no co, spoko kolekcjonerka. Fajna, sztosik. Jesteśmy w kontakcie i do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Wiara w Mortal Kombat rodzi się w was. Heja! Pozdro!